sprawie ogólnej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ossianowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Ossianów za 2012 rok. Proszę panią wiceprzewodniczącą Grażynkę o przyznanie uchwały. Uchwała nr 2, łamane przez 164/2013 rok w składzie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ossianowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Ossianów za 2012 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 1 łamane przez 12 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu osoba Alicja Szwabowicz-Sala, przewodnicząca, Wiesława Grabiec, członek, Elżbieta Piekarska, członek, wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Regionalnej Rady Miejskiej w Ossianowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Ossianów za 2012 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu po zapoznaniu się z przedłożonym 5 czerwca 2013 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ossianowie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Ossianów za rok 2012 stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ossianowie po dokonaniu analizy powyższych dokumentów sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Z opinii dołączonej do wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta i gminy Ossianów w 2012 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ossianowie. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Ossianów absolutorium wykonania budżetu za 2012 rok. Proszę, komisja stała opinię. Komisja rewizyjna pozytywnie opinię. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Gdzie? Proszę. Nie wiem, czytamy się w uchwałę nr 14/2014 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odczytuję taki zapis. Ocena wykonania budżetu, w tym wydatkowania środków publicznych pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.
wydatków, bo tutaj komisja rewizyjna pozytywnie bardzo pozytywnie opiniuje założenia na początku roku są takie. Przyjmujemy zadanie i wykonujemy zadanie. Zaznaczyłem sobie parę tutaj punktów, w których przyjęliśmy to zadanie i nie wykonaliśmy. Pokażę to teraz Państwu. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebnicy. Wykonanie zero. Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ulicy Sportowej. Wykonanie zero. Przebudowa kotłowni. Ważne bardzo zadanie. Jedyna kotłownia w mieście. Kotłowni węglowej na gazową gimnazjum imienia odbiorców polskiej mieli w Kocianowie. Zadanie wykonane, znaczy zadanie, to jest zadanie, które miało być wykonane za 350 tysięcy, jest kwota 48 tysięcy, to prawdopodobnie jest dokumentacja. I zadanie można powiedzieć niewykonane. Kolejny punkt, odwodnienie systemu drenażowym budynku gimnazjum w Kocianowie przy ulicy Szkolnej. Zadanie 8 tysięcy, które też nie zostało wykonane. Nie wspomnę teraz tutaj po kolejnych inwestycja, gdzie jest sieć kanalizacji sanitarnej, praktycznie grunt, szklary dolne, szpiewy, potężne zadanie, które tylko wydatkowaliśmy 3000 zł. No nie wiem, jak to się odnosi teraz do opinii tej komisji rewizyjnej, gdzie w takim stopniu zadawającym to oceniacie. No ja tu widzę, no nawet z tej tabelki wynika masa zadań, które są bardzo ważne, priorytetowe. No można było w jakiś sposób realizować. Gospodarka ściekowa, budowa, to co czytałem. Że, szanowni Państwo, nie jestem w pełni takim entuzjazmu jak tutaj komisja rewizyjna, dlatego też nie będę głosował za udzieleniem absolutnym. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowna Rado, odniosę się do analizy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uważam, że jest bez zastrzeżeń. Tutaj co do inwestycji pana radnego Piotrowskiego. Słuchajcie Państwo, każda inwestycja duża zrealizowana na terenie gminy wiąże się z tym, że te mniejsze zadania normalne, że będą w późniejszym terminie albo w ogóle później realizowane. Mi się wydaje, że to, co zostało na dzień dzisiejszy zrealizowane w naszej gminie, ten budynek socjalny, dużo zostało zrobionych chodników i tam. Trzeba być otwarty na wiosnę, tak? Tutaj chcielibyśmy, żeby jednak przychylić się do tego, żeby podjąć, udzielić panu burmistrzowi absolutorium i tutaj składam o wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Ale spokojnie, powoli. Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium miasta i gminy Kocianów wykonania budżetu za 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Niech opinia publiczna widzi, kto klaszcze. Co to za rozluźnienie sytuacji? Czy sesja skończyła, czy co to się wyczynia? O, w mordę. Bomboniarki? Nie, no to...
wnioskami stoją przed wnioskami przez całą radę. Ja mam świadomość tego, że choćbym tu Pan z Kultury i Nauki wybudował na samym rynku, to jest część radnych, którzy będą głosować przeciw i wszystko będą przedstawiać w czarnych kolorach. Szkoda, że tak podchodzą do sprawy, bo są to długoletni radni Rady Miejskiej, ale widzą wszystko w czarnych tych kolorach, ale trudno, bo taki, każdy ma prawo tak postępować i jeżeli radny jest przekonany do tego, że nie widzi to sprawozdanie wykonania budżetu, to być może widzi udzielenia absolutu, to jest jego wola. Dziękuję bardzo. Punkt 8. Proszę bardzo. Proszę Państwa, takie jest prawo demokracji. Mamy prawo widzieć sprawy inaczej i nie trzeba budować pałacu kultury w Pocianowej, bo to już nawet w Warszawie jest przeżytkiem. I myślę, że Pocianowej tego nie zrobimy. My jedynie odnieśliśmy się, Panie Burmistrzu, do bardzo poważnej kwoty. 200 tysięcy czy 309 tysięcy dla takiej gminy jak nasza to jest ogromna kwota. I niczego więcej nie żądamy, jak tylko jej szczegółowego dotyczenia. Od samego początku, kiedy podejmowaliśmy uchwałę o przekazaniu tych pieniędzy do PWK, już budziły nasze emocje i wątpliwości. Do dnia dzisiejszego tego nie rozliczyliśmy. Ja w tej chwili piszę sobie interpelację i będę prosił w końcowej fazie tylko o moment złożenia i będę oczekiwał odpowiedzi na piśmie w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Zdawiam nie zabierasz głosu, ale ja powiedziałem w swoim wystąpieniu, że macie prawo. Każdy z radnych ma prawo z tym wypadek postępować. Natomiast jest druga też i prawda, że część radnych od początku, nie tylko radnych, ale i tak zwanej opozycji Leszek tu nam zaglądał, to nagrywamy, ale znamy relację na piśmie. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Chocianów. Proszę komisję stałą opinię. Komisja rewizyjna pozytywnie. Dziękuję bardzo. Oświadczenie pozytywnie opinię projekt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie? Nie widzę, w związku z brakiem głosów proszę o przegłosowanie podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. 15 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Punkt.